Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick, a dzisiaj pocztówka z Paryża z serii Lego Creator. Pocztówka, która wyszła równolegle z tą z Londynu, którą recenzowałem dla was 2 tygodnie temu. Przypominam, seria z pocztówkami na kanale, seria, która pojawia się co 2 tygodnie. Co 2 tygodnie wlatuje nowa pocztówka w kolejności chronologicznej, takie jakie one wychodziły. Chociaż w tym przypadku to akurat mogłem sobie wybrać, czy najpierw zacząć od Londynu, czy Paryża, bo wyszły równolegle, ale zacząłem od Londynu. Dzisiaj sobie zobaczymy Paryż. Paryż, pocztówka z Paryża zawiera 213 elementów. No i tak sobie na nią patrzę, no i myślę, że jakbym tak określić rodzaj, jak zawsze klasyfikowałem, że bardziej takie zabytki czy nowoczesne budowle, tak tutaj bym powiedział, że mamy takie tutaj trochę pomieszanie tego. Mamy przecież wieżę Eiffla, którą można interpretować jako zabytek, no ale też przecież jako dużą taką budowlę Paryża. Mamy pod rzeką taki most, ale lata sobie także tutaj jakiś balon i mamy oczywiście łuk triumfalny, tutaj niewątpliwie można sklasyfikować jako bardziej zabytek, więc myślę, że bardziej przeważają tutaj takie właśnie zabytkowe konstrukcje w tej pocztówce, ale fajnie, bo robimy sobie tak na zmianę. Najpierw był Nowy Jork, czyli taka nowoczesność bardziej, później Pekin, czyli wiadomo zabytki, Londyn, tam mieliśmy Big Bena, Diabelski Młyn i tak dalej, więc też takie bardziej nowoczesne konstrukcje. I teraz takie klasyczne zabytki Paryża, temu się dzisiaj przyjrzymy. Zapraszam. Jak mam być 4, teraz na dniach, myślę, że na początku maja, spokojnie, może nawet jeszcze w kwietniu, będą już wychodzić zdjęcia nowości na lato. Ja mam taką nadzieję i myślę, że jest na to spora szansa, że jakąś nową pocztóweczkę też dostaniemy w ramach tych nowości. Zobaczymy, jak to będzie. Ja na to na pewno liczę. Woreczek z hajlami, woreczek numer 2, uzupełnienie do drugiego, uzupełnienie do, a też do drugiego, no i sporo tych. Proces budowy jest znany już, opierając się zawsze na tym samym. Ja ten proces obserwuję, bo przypominam wam, że niedługo będę przystępował do budowy Warszawy w tym samym stylu, dlatego muszę to bacznie obserwować, ale myślę, że ten proces już po tych tylu odcinkach się nauczę, jak to ma wyglądać i coś tam fajnego zbuduję. No dobra, tymczasem ja idę sobie to składać, za chwilę się... Tak prezentuje się ułożona pocztówka i wiecie co, jak mam być 4, uważam, że o ile w poprzednich 3 miałem naprawdę problem, że wskazać, która jest najlepsza, tak w przypadku pojawienia się Paryża już myślę, że Paryż odbiega minimalnie, ale uważam, że lekko odbiega od tych 3. Jak zbudowałem, nie wywarł na mnie takiego wrażenia aż. Może dlatego, że to już 4. pocztówka i trochę się z nimi obyłem, nie wiem, możliwe, że tak też jest, ale wydaje mi się, że czegoś mi w tym Paryżu brakuje. Omówmy sobie go, oczywiście mamy tutaj kilka takich nazwanych atrakcji, właściwie 3. Zacznijmy sobie może od strony lewej, tam znajduje się łuk triumfalny. Widzimy, tam w środku pali się ogień, no i ten cały łuk tak zrobiony kwadratowo trochę, no ale jakby to inaczej zrobić na takiej małej powierzchni, dałoby się te stożkowe elementy dać, wiadomo, ale wtedy ten łuk by tak się nie zrobił, ten tutaj, ten, o to mi chodzi. Jeśli mam powiedzieć, co mi się tutaj nie podoba, naklejki. Ja wiem, że na takich elementach nie zrobiliby na druku, nawet się tego nie spodziewałem, nawet tego nie oczekiwałem, ale powiem wam, że poprowadzenie tak naklejki, żeby trzymała się razem tej linii, nie jest takie wcale łatwe, jakby się mogło wydawać i sprawiło mi to niemały problem. Tutaj znajduje się nowa Pont Neuf, nie wiem, czy dobrze to czytam, przyznaję się tutaj szczerze, że nie wiedziałem, jak nazywa się ten most, pod którym przebiega rzeka Sekwana. Teraz po prostu przed recenzją przeczytałem, żeby wiedzieć, żeby użyć tutaj tej profesjonalnej nazwy. No i tam pod spodem przechowała jakiś mały, taki fajny statek pasażerski, jakiś prom, widzimy, fajnie naprawdę to wygląda. Jak wejdziemy trochę wyżej, to oprócz chmury, która jest w każdej z pocztówek, tutaj jeszcze mamy na nim balon. No, na każdej właśnie z tych pocztówek, no prawie na każdej, coś sobie tam też w powietrzu lata. Tutaj zobaczcie, jakby bez tego balona był pusty teren, coś tu musiało się pojawić, dlatego Lego poszło takiego balona. Balon zbudowałem dość prosto, więc nawet nie będę tego jakoś szczególnie bardzo, nie będę temu poświęcał uwagi. Jeśli chodzi o wieżę Eiffla, to może najpierw powiemy sobie, co jest pod nią, ponieważ mamy tam drzewka, no i jakieś mniejsze roślinności, drzewko zrobione z groszka brązowego i 1:1 brika w kolorze zwykłym, klasycznym, zielonym. Zastanawiam się, czy nie lepiej by to wyglądało, jakby to był ten stożek taki, ale sam już nie wiem. Wieża Eiffla, teraz w końcu przejdziemy do najwyższego obiektu z tej pocztówki. No powiem wam, że jedna rzecz mnie zaskoczyła. Zostało tutaj użyte koło, to jest u góry
koła została nam tutaj użyta jako taka część, jako jeden segment, ten pierwszy segment, zakończenie takim łukiem wieży Eiffla. No, takiego tutaj rozwiązania się nie spodziewałem, ale jak najbardziej, naprawdę świetny pomysł i tutaj tymi takimi kratowanymi elementami zostało to wprowadzone w jakiś taki właśnie taki wygląd wieży Eiffla. Idzie także tutaj taki wyższy słup i flaga Francji. Przypomnę nam, na każdej z pocztówek mamy taką flagę, oprócz tego Pekinu, bo tam z niewiadomych okoliczności zniknęła ta flaga. W każdej z pocztówek mamy także taki jakiś napis robiony takim stylem jakiegoś miasta, miasta akurat, którego pocztówkę dotyczy. Tutaj mamy Paris, napis oczywiście po angielsku, mamy tutaj właśnie w ten sposób to wygląda. No i nie dostaliśmy tutaj wersji francuskiej tego zapisu, ale na przykład w przypadku Pekinu dostaliśmy wersję angielską i wersję właśnie zapisaną taką po chińsku, wersję właśnie tymi takimi znakami chińskimi, więc to jestem odrobinę zdziwiony, chyba że po prostu ta nazwa po francusku brzmi dokładnie tak samo, to zmienia w ogóle postać rzeczy, wiadomo. No ale przecież nie byłbym sobą, gdybym nie połączył tych pocztówek, robię to co odcinek, kładę tak każdą przy sobie, robię to i zrobię to tym razem. Za 2 tygodnie widzimy się z pocztówką Australii, ostatnią pocztówką w formie zestawu. Za 4 tygodnie natomiast ja obiecałem, że za 4 tygodnie zaprezentuję wam zbudowaną przeze mnie Warszawę w podobnym stylu jak te pocztówki. Co to oznacza? Seria już później będzie się kończyć, chyba że magicznie jakimś cudem do tego czasu tak, bo to minął już wtedy 1,5 miesiąca. Jakby do tego czasu wyszła nowa pocztówka od Leo Kreator, wtedy to zmienia postać rzeczy i spotkamy się z pocztóweczką jeszcze za 6 tygodni, ale zobaczymy. Ja szczerze mówiąc to wątpię, że tak szybko wyjdzie. Strzałbym bardziej, że znowu jakiś sierpień, ewentualnie lipiec. Wątpię, że to będzie czerwiec, a nawet jakby był czerwiec, to i tak chyba się nie zdąży 6 tygodni. A nie wiem, zresztą nieważne. Póki co ważne jest to, że za 2 tygodnie widzimy się za Australią, a w tym czasie wiadomo, że przez te 2 tygodnie też inne filmy się będą pojawiać. Ja z was żegnam, cześć!